Powiem inaczej. To moje biurko. Wiesz, jak je odróżnić? Moje widać. Wiem, że to twoje. Szukam twojej bransoletki. Dzięki. Przy okazji, oddaj też moją szkarłatną literę. Jeszcze jej nie oddałam? Ty masz moją zakładkę. Nie mam jej, ty masz moją książkę. No to jak, jesteśmy kwita? Przez długi czas myślano, że gąbki to rośliny, bo nikt nie widział, żeby się ruszały. Tak naprawdę, gąbki typ porifera. To jedne z najstarszych zwierząt. Oceanolodzy znaleźli skamieliny gąbek sprzed 500 000 lat. Jako zwierzęta gąbki to raczej domatorzy. Niektóre mogą się poruszać, ale na ogół gąbki spędzają całe życie przyczepione do skał, małży i koralowców. A kiedy gąbka nie patrzy, Josie zabiera jej skałę i bransoletkę do kompletu. Marshall, co ona mówiła? Że Josie coś zabiera, czy coś takiego. Słyszałaś? Josie zwinęła coś komuś. Serio? To nie jest dla mnie niespodzianką. Hej! Słyszałaś o małej biegowatej? Profesorze? Tak? Mówił pan, że mamy tylko jedną. Mogą rozmnażać się bezpłciowo. Ale nie tak szybko. Tak jest. Podobno kradnie już od bardzo dawna. Mama wysłała mnie do szkoły z internatem. Myślałam sobie, że to jest miejsce jak każde inne. Uczniowie, nauczyciele, dyrektor, jak w każdej normalnej szkole. Ale nie. Tu dzieją się dziwne rzeczy. Naprawdę dziwne rzeczy. Co tu robi ten facet? Coś tu jest nie tak i ktoś za tym stoi. My się tego dowiemy. W naszej szkole nie dzieje się nic dziwnego. Dziwne przypadki w Blake Halsey High. Hej, co robisz? Szukam płyt, które dostałam na urodziny. Położyłam je na biurku i znikły. Może są razem z resztą rzeczy. Jakich rzeczy? Nie wiem. Słyszałem tylko, że coś zginęło. Podobno dyrektorka przyłapała kogoś. Nie mów nikomu, ale... Podobno to Josie. Kradnie? Nie. Tak słyszałem. Josie jest jaka jest, ale nie jest złodziejką. Masz rację. Może jest jakieś bardziej ponure wyjaśnienie. Podobno w 93 roku CIA... Pewnie je gdzieś położyłam i zapomniałam, gdzie. No właśnie. Cii. Lepiej nic nie mów. O. O, będę musiał czymś to wytrzeć. Może gąbką? Widać, że chodzisz na siłownię. O, masz mięśnie jak ze stali. Wiesz, trochę ćwiczę. Kupiłam to nowe urządzenie z telesklepu. Możesz spróbować. Cześć, Won. Schudłam 2 kilo. Polecam odsysanie mózgu. I tak go nie używasz. Masz chwilę? Masz nagrywarkę płyt? Mój tato ma. A po co ci? Chcę je przegrać. Josie, ludzie mówią o tobie różne rzeczy. Tak, ludzie cały czas o mnie coś mówią. Może być po obiedzie? Tak, jasne. To super. A, wiem coś nowego o Josie Trent. Co?
Kleptomania? Ostatnio ginie sporo rzeczy. Chodzą plotki, że to wina Josie. Czytasz o kleptomanii, żeby zrozumieć, dlaczego inni plotkują o Josie? Zginęły moje płyty. Josie miała je w plecaku. Naprawdę? Spytałaś ją o to? Nie, ale co mam powiedzieć? Hej, ukradłaś mi płyty? Na początek. Podejdźmy naukowo. Jakie są szanse, że 5 płyt spadnie z czyjegoś biurka do cudzego plecaka? Szanse są niewielkie, to prawda. Ale jak możesz być pewna, jeśli nie spytasz? Proszę posłuchać. Wewnętrzny przymus, by zabierać cudze rzeczy, rzadko wartościowe bez premedytacji. Częściej występuje u dziewcząt. Josie pasuje idealnie. No dobrze. Ale czasem naukowiec w obliczu czegoś, co wydaje się być niepodważalnym dowodem, musi wiedzieć, czy wnioski są oparte na faktach. Pomijając twoje racjonalne wnioski, co mówi ci twój instynkt? Mój instynkt mówi... że ukradła mi płyty. Musisz powiedzieć, Josie, co naprawdę czujesz. Jak sądzisz? Jak gąbki mogą się tak szybko rozmnażać? I tak szybko dojrzewać. Znajdźmy źródło pożywienia. Mój Boże! Pewnie chciałaby pani wyjaśnień. A czy prawda mnie ucieszy? Nie. To proszę tylko to usunąć. Szybko. Zaczęło się od jednej gąbki. Potem były 2, 4, 8, 16. Ktoś wie, co to znaczy? Postęp geometryczny? Bardzo dobrze. Dzięki tej metodzie analizy możemy obliczyć przyrost populacji gąbek. No, ładnie. Co ładnie? Za 3 doby będą wszędzie. W całej szkole? Na całej planecie. Przydałoby się tu więcej pamięci RAM. Nie mówiąc już o lepszej karcie graficznej. Josie, posłuchaj mnie przez chwilę. Nie będę kopiować plików twojego taty. I tak są chronione hasłem. Sprawdzałam. Nie o tym chciałem mówić. Chodzi o kradzież. Wszyscy to robią. Nieprawda, inaczej to nie byłoby nielegalne. Ja mówię o kopiowaniu płyt, a ty o czym? O płytach Corinne. Które wzięłam, żeby zrobić dla niej składankę. Na prezent urodzinowy. Płyty, które miałam oddać? O nie. Wiesz, co wszyscy myślą? Wiesz, że mnie to nie obchodzi. To akurat powinno. Mówią, że jesteś kleptomanką. Kim? Kimś, kto kradnie. Wiem, co to kleptomania. Kto tak mówi? Madison? Tak, ale inni... A co ty na to? Nic nie mówiłem. Dlaczego? Bo jej uwierzyłeś. Nie tylko ja. Kto jeszcze? Wszyscy. Oprócz Corinne i chłopaków. Właściwie to Corinne rozpuściła tę plotkę. Zaczekaj, ja nie chciałem. Ona pewnie tylko... Josie! Josie! Po pierwsze, nieznane źródło pożywienia przyspiesza metabolizm w ekosystemie gąbek. Te gąbki jedzą tylko plankton. W przeciętnej szkole znajdzie się niewiele planktonu. Ale ta szkoła nie należy do przeciętnych. Prawda. Może się zmutowały. I żywią się czymś, co znajduje się w tej pracowni. No to szukamy. Jako pedagog i jako dyrektor, jako kobieta, która nie lubi takich niespodzianek w miejscu pracy, jestem zła i oszołomiona.
Mówię nie tylko za siebie, ale też w imieniu moich uczniów. Nie. Teraz ja mówię. Blake Halsey oferuje uczniom warunki sprzyjające nauce i nawiązywaniu długoletnich przyjaźni, a nie rozwojowi przemokłych bezkręgowców. Więc zbadał pan teren szkoły wielokrotnie, ale w świetle obecnych wydarzeń żądam ujawnienia wyników badań, które pan ukrywa. To nastąpi szybciej, niż się spodziewasz. O. Wznawiam swoje badania. Tym razem nie dopuszczę do sabotażu moich eksperymentów. A kiedy dokładnie odbędą się kolejne testy? Wkrótce. A teraz żądam wyjaśnień co do eksperymentów profesora Zacharego z bezkręgowcami. Bełkotał coś o filogenezie i nauczaniu, ale nie muszę przypominać, że szkody z niepotrzebnego zainteresowania mogą przeważyć nad korzyściami takich eksperymentów, Amando. Czy to jasne? Jak słońce. Sama się tym zajmę. Może przeprowadzimy sekcję? Może wtedy się czegoś dowiemy? Wiem! Coś wymyśliłem. A jeśli to nie są gąbki? Może to pozaziemskie istoty, które musimy ratować? Nieważne. Dobre wieści. Dzwoniłem do oceanarium. I? Mogą wziąć 3. Marshall, Lucas i Corinne. Może nowe plotki? Nie krzycz na mnie. Ja przynajmniej nie plotkuję. Dlaczego się na mnie wściekasz? Ciągle zabierasz, przesuwasz, pożyczasz moje rzeczy i potem ich nie oddajesz. Teraz kradniesz moje płyty i żądasz przeprosin? Rzeczywiście, ukradłam je. Nosisz je w plecaku. A powiedziałaś coś? Nie, to Von mi powiedział. Von. To nie chodzi o niego, Corinne. Wiesz co? Nie musisz się już więcej martwić o swoje cenne rzeczy. Wynoszę się. Nigdzie nie pójdziesz. Ja się wynoszę. Zawsze ich tu tyle było? Nie znaleźliśmy nienaturalnego źródła pożywienia gąbek. Być może to wykracza poza zakres aberracji, ale może powstrzymamy ich rozwój w inny sposób. Drapieżnik. Coś, co zjada gąbki, zwierzę morskie albo mikroorganizm. Rozgwiazdy. To rzeczywiście bardzo dobry pomysł, ale... Ale co? Nie mamy rozgwiazdy. Mam pomysł. Pamiętacie wieloryby wyrzucane na brzeg? To ma związek z podwodnymi sonarami. Tak. Wiele gatunków morskich jest wrażliwych na dźwięk. Więc jaki jest najbardziej denerwujący dźwięk, który działa na gąbki? Chyba żartujesz. Już dawno trzeba było to zrobić. Twierdzisz, że ci przeszkadzam? Tak. Nie chcę tutaj żadnych twoich deskorolek, bluzek i innych rzeczy. Twoja zakładka. Twój prezent urodzinowy. Składanka z twoich 5 płyt plus teksty i zdjęcia z internetu. Wzięłaś moje płyty, żeby to zrobić? Dzięki. To wszystko? Dzięki? A może dzięki i zwracam ci twoją reputację? Jest trochę zszargana, ale... No dobra, to moja wina, ale to ty zaczęłaś.
Co? Nie szanujesz mojej przestrzeni! Przepraszam, co jeszcze? Co jeszcze? Może to, że jesteś... jędza! Co? Wiem, że to głupie. Nie wiem jak gąbki, ale ja mam dość. Może coś bardziej denerwującego? Mam jeszcze czas na polkę. To prezent. Hej! To działa! Głośniej! Patrz, gąbki znikają. Coś się zmieniło. Może to my? Myślisz? A więc to przez te plotki o mnie i to, że nie rozmawiałyśmy ze sobą. Szkoła jest ekosystemem, a gąbki żywią się kłamstwem. Może prawda jest drapieżnikiem plotek. Profesor mówił, że każdy organizm ma drapieżnika. Jak to potwierdzić? Nie wiem. Powiedz mi coś, czego wcześniej nie mówiłaś. No dobra. Nie potrafisz się opanować. Nieprawda! Nigdy nie pomyślisz, zanim coś powiesz. Ty myślisz za długo. Chrapiesz? Ty też. Flejtuch! Porządnicka! Kochasz się w wołnie. Nieprawda! Prawda! Tak, a ty w Marszalu. Nieprawda! Prawda? Tego nam było trzeba. Jeśli któraś ma z czymś problem, musimy o tym mówić. Zgoda. Jeśli będziesz chciała coś wziąć, najpierw zapytaj. Zgoda. Mam to ściągnąć? Mnie to nie przeszkadza. Serio? Serio. Przyda się. Nie wiem, czy zauważyliście, ale gąbki zniknęły. Koniec problemu z gąbkami. Tak, to dzięki muzyce. To nie muzyka, tylko... Ever since I met you, my life has never been the same. My heart skips a beat, I can't stand on my feet. My head's spinning around, around. I can't live without you, baby, you're the one. I just want you to know. Every night and day I think. To nie muzyka. To dzięki temu, że byłyśmy ze sobą szczere. Nie mogłyście powiedzieć? I przerwać wasz występ? Czyli niepotrzebnie zrobiliśmy z siebie idiotów. 2, 3, 4. I can't live without you. Baby, you're the one, I just want you to know. Every night and day I think about you. Stay forever mine, Vaughn? Ach, tak. Josie Trent przyszła przegrać płyty.
mogła skopiować moje pliki. Cały czas tu byłem. No prawie. Nie zrobiłaby tego. Wiem. Ile razy ci mówiłem, Vaughn? Nie ufaj nikomu. Zwłaszcza Jones i Trent. Hasło dostępu prawidłowe. Plany laboratorium Pyridine 2 złożone 19 lutego. Budowa budynku Delta zakończona. Instalacja sieci światłowodowej zakończona. Instalacja środków bezpieczeństwa i komunikacji zakończona. Instalacja sieci energetycznej zakończona. Przewidywana data uruchomienia. Opracowanie na zlecenie Jetix i Z-Tekst. Udźwiękowienie Suprafilm. Tekst polski Agnieszka Klucznik. W polskiej wersji wystąpili Anita Sajnuk, Izabela Malik, Artur Święs, Marek Rachoń, Krystyna Wiśniewska, Mirosław Najnert, Ireneusz Załóg i inni.